We wtorek 13 grudnia Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zaprosiła na Dzień Międzynarodowy Erasmus Smak Europy. W programie Dnia Międzynarodowego przewidziano m.in. prezentacje dotyczące ciekawostek z krajów europejskich, quizy i konkursy, ale przede wszystkim to, co pozwala poznać właściwy smak Europy, czyli międzynarodowe przysmaki. Organizatorem Dnia Międzynarodowego był Dział Współpracy Międzynarodowej ATH. W organizacji pomogli studenci zagraniczni z Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii i Turcji, przebywający w bielskiej uczelni w ramach programu LLP Erasmus. Studenci przygotowali tradycyjne i najbardziej typowe potrawy dla krajów, z których pochodzą. Poprosiliśmy studentów do nas przyjeżdżających i tych, którzy są w bieżącym semestrze, żeby spróbowali przygotować jakieś tradycyjne danie. Hiszpanie przygotowali tradycyjną tortillę, jest tam baklawa, są inne specjały, a więc chruściki, takie, które u nas również są znane, tradycyjne zupy z różnych regionów. Dzień dobry, mam na imię Tadeja, jestem ze Słowenii i to jest tradycjonalny słowenski obiad. Strawby, flancaty. Usually we eat it. Zwykle je się to w czasie karnawału. When we dress up and then we make also this strawby. Masquerade, yes. Carnival masquerade. W Polsce też jest to znane. Tak, słyszałyśmy. Mówicie na to? Trust, yeah. This is bean soup, as it says, with vegetables. To jest zupa z fasoli i z warzywami. Podobno do naszej fasolki po bretońsku. This is Greek salad. I think you have it in your restaurants here too. Tak, to jest grecka sałata, którą mamy w praktycznie wszystkich restauracjach w Polsce. And this is moussaka. It's just potatoes and the other vegetable, melanzana, you know. Tak, bakłażan. Tak, a to jest moussaka, to są tylko ziemniaki zapieczone z bakłażanem. To jest dla turystów w większości. Ta grecka sałatka jest naprawdę taka, jedzą ją na co dzień, a to jest takie zimowe jedzenie. Hello, we are coming from Spain, from Badajoz, from Vigo University and from Barcelona. And jesteśmy z Hiszpanii, przyjechaliśmy tu w ramach programu Erasmus. We bring some typical food from Spain. We bring oto typowa potrawa z Hiszpanii, hiszpański omlet z cebulą, tortilla with cebolla and Spanish omelette. Hiszpański omlet z małżami. Spicy sausage. To jest deser. Czemu jest taki słodki? W Turcji ludzie żyją zarówno w zimnych, jak i ciepłych obszarach. Dlatego mieszkańcy bardziej chłodnych terenów jedzą słodkie potrawy. Ta składa się z cukru i orzecha. W organizację włączyli się także studenci ATH, którzy działając w programie Buddy System zajmują się opieką nad studentami zagranicznymi oraz byli stypendyści programu Erasmus. Generalnie, jeżeli studenci przyjeżdżają do nas, to my organizujemy dla nich wszelkie aktywności. Na początku jest to zaznajomienie się tutaj z uczelnią, czyli jakby pokazujemy, gdzie jest dziekanat, biblioteka, takie najważniejsze sprawy organizacyjne. A później organizujemy im czas wolny, staramy się po prostu, żeby nie zostawić ich samym sobie, tylko po prostu zorganizować im jakieś wycieczki, żeby poznali okolice, region, ale także zintegrowali się tutaj z innymi studentami na uczelni. Ja byłam dwa razy na wymianie, raz na studiach, raz na praktykach w Lublianie w Słowenii. I właśnie jak byłam na studiach, to było mnóstwo takich sytuacji, gdzie musieliśmy zaprezentować swój kraj. Nie tylko pod względem kulinarnym, ale i jakimś kulturowym. Musieliśmy tańczyć na przykład. To było bardzo fajne doświadczenie na pewno. Teraz jak patrzę tutaj na kolegów, to troszkę im zazdroszczę, że mogą być na obczyźnie i poznawać nową kulturę. Przedsięwzięcie miało przede wszystkim przybliżyć program Erasmus, realizowany także w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Można było dowiedzieć się o możliwościach studiowania lub organizacji praktyk za granicą. Przewidziano także konsultacje na temat wyjazdów zagranicznych, prezentacje uczelni partnerskich Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także krajów biorących udział w programie.